zaprojektowany przez nas ogólnopolski test wątroby pokazał, że 55% Polaków ma nadwagę lub otyłość, czyli ich BMI przekracza prawidłowe granice, a przekłada się to na zwiększone ryzyko niealkoholowej stłuczeniowej choroby wątroby, bo wiemy, że 80% chorych z otyłością ma jednocześnie stłuczeniową chorobę wątroby. Sama ta choroba u większości chorych jest łagodna i nie ma żadnych poważnych następstw. U mniej więcej 1 na 7, 1 na 8 chorych jest pod postacią takiego aktywnego zapalenia wątroby, które może ulegać progresji do marskości. Chorzy ze stłuszczeniową chorobą wątroby ponadto mają zwiększone ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. W związku z tym taka opieka nad nimi musi być bardzo kompleksowa. Żyjemy lata, dziesiątki lat w zasadzie, mając aktywne zapalenie wątroby, tego w ogóle nie jesteśmy w stanie odczuć, natomiast widzimy to w badaniach laboratoryjnych. No i w pewnym momencie, kiedy ten proces trwa odpowiednio długo, zazwyczaj kilkadziesiąt lat, bo wątroba jest niezwykle odporna, no dochodzi do objawów, ale to już jest trochę późno.